zadanie o wartości ponad 4 milionów, gdzie ruszamy również z procesem inwestycyjnym, czyli oprócz tego, że jest temat powiększenia Opola i pomniejszenia naszych dochodów, zajmujemy się normalnymi sprawami. Ta droga ma szansę otrzymania dofinansowania z tak zwanego programu odbudowy dróg lokalnych na lata 2016-2020 i czekamy na wyniki przetargu. Mamy nadzieję, że będą oszczędności, które te oszczędności przełożą się na kolejne inwestycje, które będzie można realizować na naszych drogach. To jest droga, która przebiega przez Magnuszowice w gminie Modlin.